Przyjrzyjmy się, czy wzajemnie ze sobą są zgodni odnośnie do sługi setnika Mateusz i Łukasz. Mateusz bowiem pisze, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, sługa mój leży w domu paraliżem tknięty. Temu zdaje się sprzeciwiać to, co powiada Łukasz. Usłyszawszy o Jezusie, wysłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przybył i uzdrowił sługę jego. Gdy ten i oni przyszli do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc doń, godzien jest, abyś mu to uczynił, miłuje bowiem naród nasz, sam nawet zbudował nam synagogę. Jezus wtedy szedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, wysłał doń setnik przyjaciół, mówiąc, panie, nie trudź się, bo mnie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój. Skoro więc sprawy tak się miały, to w jaki sposób może być prawdziwe to, co opisuje Mateusz, że przystąpił do niego pewien setnik, skoro nie on sam przyszedł, lecz posłał przyjaciół? Otóż jeżeli dokładniej się przyjrzymy, zrozumiemy, iż Mateusz nie całkiem odstąpił od zwyczajowego sposobu mówienia. Przystąpić do czegoś zwykło się bowiem mówić nie tylko bezpośrednio przed momentem dotarcia do celu, jaki miało się osiągnąć. Stąd też powiadamy, ledwo przystąpił albo przystąpił bardzo blisko do tego, ku czemu chciał dotrzeć. Skądinąd samo dotarcie, ze względu na które przystępujemy, często określa się jako już dokonane, gdy przez przyjaciela kierujemy się do kogoś, choć tego, do kogo przystępujemy i czyja łaska jest nam potrzebna, sami nie widzimy. Weszło to do tego stopnia przyzwyczajenie, że już nawet pospolicie mówi się o tak zwanych mających dojścia. Są to ci, którzy dzięki zręcznym zabiegom i pośrednictwu odpowiednich osób mają przystęp do ludzi wielkich, a którzy wydają się nieosiągalni dla innych. Nie bezpodstawnie zatem Mateusz skrótowo mógł powiedzieć o przypadku zwrócenia się setnika do Pana poprzez innych, stwierdzając, przystąpił do niego setnik, co nawet pospolicie da się łatwo zrozumieć. Jednakże z uwagą należy się także przyjrzeć głębi mistycznego języka świętego Ewangelisty. Według tego języka napisano w psalmie, przystąpcie do niego, a zostaniecie oświeceni. Ponieważ sam Pan pochwalił wiarę setnika, przez którą rzeczywiście zwraca się do Jezusa, mówiąc, nie znalazłem tak wielkiej wiary w Izraelu. Dlatego z tego wynika, że to raczej ów setnik zwrócił się do Chrystusa, niżeli ci, przez których przekazał swe słowa. I to właśnie chciał wyrazić roztropny ewangelista.